Kolejna 20. edycja Targów Morskich Baltexpo jak zwykle przyczynia nas do tego, aby pogłębiać stosunki i współpracę z armatorami. Dodatkowo w sferze certyfikacji wyrobów mamy tutaj cały szereg firm, które również mają produkcję dla branży morskiej, z którymi chętnie nawiązujemy współpracę w sferze certyfikacji według dyrektyw europejskich. Zakład nasz produkuje okna, iluminatory i wszelkiego rodzaju zamknięcia otworów okrętowych. Zajmujemy się tym już od ponad 25 lat jako oddział w Polsce, natomiast jako firma holenderska od ponad 130 lat. Rozwija się rynek statków pasażerskich, w związku z tym próbujemy wejść z lekkimi rozwiązaniami konstrukcji aluminiowych, drzwiami przesuwnymi, oknami sterowanymi elektrycznie, jak i ręcznie i tego typu konstrukcjami, bo to jest przyszłość, która w naszym zdaniem będzie dalej intensywnie się rozwijać. Bezpieczna Baltexpo przede wszystkim podnosi świadomość branży morskiej na temat tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, jeśli chodzi o projekty, ale również podnosi rozpoznawalność marek, firm usługowych i produkcyjnych związanych z sektorem morskiej energetyki wiatrowej, polskich firm, co jest bardzo istotne, oraz ich oferty dla sektora w Europie, jak i na świecie. RINA is a classification society as first, but is a company that is providing much more services because we are full active in certification business. Baltexpo is one of the best places where to be, especially for commercial reasons, to gain more visibility in Poland, and this is what we are looking as a company. Na targach Baltexpo prezentujemy głównie napędy, dlatego że jesteśmy dystrybutorem firm, które produkują silniki zarówno stacjonarne, jak i przyczepne, które służą do napędu jednostek mniejszych bądź większych. To dla nas szansa, żeby pokazać naszą ofertę klientom. Tutaj akurat w przypadku targów Baltexpo głównie nam zależy na klientach typowo komercyjnych, na firmach, które remontują jednostki rybackie, ewentualnie małe jednostki offshore'owe. Przyjechaliśmy na targi Baltexpo pokazać naszą ofertę, głównie remontową. Remontujemy silniki okrętowe, inne urządzenia pomocnicze. Ostatnio w kooperacji ze Stoczniami Marynarki Wojennej dokowaliśmy statek Orakai. Był to bardzo wymagający projekt. Było to standardowe dokowanie, ale do tego jeszcze zajmowaliśmy się piaskowaniem i malowaniem zbiorników ładunkowych. Projekt trwał 2 miesiące, zakończył się sukcesem. W tym roku chcieliśmy zaprezentować naszym klientom i nowym potencjalnym klientom nową ofertę wypożyczalni. Wypożyczalnię uzupełniliśmy o bardzo ciekawe urządzenia, dzięki którym będziemy mogli wykonać skręcenie połączeń śrubowych z kontrolowanym momentem. Są to urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne. Na daną chwilę posiadamy chyba najszerszą ofertę tego typu urządzeń na terenie Polski. Jesteśmy obecnie świadkami wielkiego przełomu, jakim jest integracja wszystkich dostępnych zbiorów danych. Mówię tutaj o parametrach eksploatacyjnych statku, mówię o danych z podróży morskiej, również danych finansowych, z umów czarterowych. Ta integracja jest możliwa dzięki analizom dużych zbiorów danych, tak zwanych big data. Pod tym względem Wärtsilä rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Firmy dotąd działające niezależnie, takie jak Eniram, Transas czy Guidance Marine, obecnie wchodzą w skład naszego nowego działu Wärtsilä Voyage Solutions. Dział ten oferuje rozwiązania do pozyskiwania, gromadzenia i analizy danych. Pokazujemy na przykład projekt hotelu podwodnego, który swego czasu w ramach grantu został doprowadzony do fazy przedprototypowej, a teraz być może ujrzy światło dzienne. Pokazujemy hybrydowy napęd przyczepny do małych jednostek. Tego nie ma. To moi koledzy dopiero co, że tak powiem, opracowali. Pokazujemy jedyny w polskiej produkcji autonomiczny pojazd głębinowy podwodny AUV. Oczywiście pokazujemy naszą ofertę edukacyjną. Energetyka wiatrowa to jest coś, co zaczynamy rozwijać. Zresztą uruchomiliśmy studia podyplomowe, które ruszają w tej chwili od października. Port Elbląski może nie jest tym portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa, ale jest tym małym portem morskim, portem lokalnym, który przynosi korzyści
dla samorządu elbląskiego, dla całego regionu, no i oczywiście wszystkich firm działających na terenie elbląskiego portu. Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną pozwoli na wykorzystanie istniejącego potencjału przeładunkowego, jak również na nowe inwestycje w infrastrukturę portową, w nowe miejsca przeładunkowe, tak aby przynosiło to korzyści dla miasta, dla regionu i dla naszego kraju.